Witam wszystkich. Ze mną jest pan pułkownik Tadeusz Bieńkowicz, kawaler Orderu Virtuti Militari, prezes Związku Więźniów Komunizmu. Pan Tadeusz Żaba, dyrektor Muzeum Armii Krajowej oraz organizatorzy wyścigu rowerowego, który ma upamiętnić Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, jak wiemy, rozpoczęło się 1 sierpnia. Przed tym powstaniem, w 1944 roku. Zatem powstanie rozpoczęło się w Warszawie, o tym my, jako żołnierze Wileńszczyzny, Nowogórczyzny, wiedzieli. Rozpoczęliśmy pierwsze powstanie wileńskie. To powstanie wileńskie nie w całości też udane było, ponieważ odcięły sowieckie oddziały, odcięły nasze oddziały od dostępu do walk o Wilno. Mimo wszystkiego zaczęliśmy tworzyć tą armię polską. Tworzyć oddziały, które miały pójść później na front i z pomocą Warszawie. Niestety 17 lipca okrążono nas ze wszystkich stron i zmuszono do złożenia broni. Tych wszystkich, którzy złożyli broń, umieścili z początku w zamku, w Miednikach i stamtąd później wywieźli do Rosji. Wszystkich żołnierzy chciano zmusić do służby w Armii Czerwonej i złożyć przysięgę na wierność armii. Wszyscy jak jeden odmówili, tych tam kilka tysięcy, więc ich wszystkich umieścili w obozach w Lagrach. Nasz żołnierzy udała się, przebiła się z myślą, prawda, iść ku Warszawie, do Polski centralnej. Niestety, kordony sowieckie odcięły nas drogę i byliśmy zmuszeni dalej prowadzić tą walkę, a Warszawa tymczasem nie utrzymała tej pomocy, którą tak potrzebowała. Okręg wileński poszczycił się tym, że Wilnianie i Nowogórczanie to jednak walczyli o tą Warszawę. Nie można też zapomnieć o zgrupowaniu stolpeckim. Zgrupowanie stolpeckie, jedyne stolpeckie, które nie podporządkowało się, nie chciało iść na powstanie wileńskie, bo wiedziało, że podstęp będzie sowiecki i rozbroją nasze oddziały. A więc ten batalion przeszedł trzy puszcze. Jest książka na ten temat napisana. Trzy puszcze i dotarł pod Warszawę i brał udział, zdziesiątkowany został to zgrupowanie stolpeckie, ponieważ brał udział w ataku na dworzec gdański, co w czasie powstania było to bardzo słynne, była słynna akcja. Drodzy Państwo, muzeum to swoisty depozytariusz pamięci. Muzeum kojarzymy z ekspozycjami, muzeum dla nas to wernisaże wystaw. Ale to nie jest jedyna działalność muzealna. Muzeum to także spotkania, to prelekcje, to odczyty, to badania naukowe, to badania archeologiczne, to kształtowanie naszej zbiorowej świadomości. Muzeum ma też obowiązek budować wokół siebie społeczność i wspierać najrozmaitsze inicjatywy. Obowiązek, jaki jest nałożony na instytucję, na placówkę naukowo-badawczą, ale też ma i wspierać inicjatywy ludzi młodych, ma im pomagać, ma kształtować odpowiednie postawy. Jedną z takich inicjatyw jest pomysł, jaki narodził się w środowisku krakowskich kolarzy. Jest to inicjatywa polegająca na uczczeniu wydarzeń historycznych i postaci poprzez wysiłek sportowy. Ta inicjatywa, ten swoisty rower do historii, ten wyścig, to pragnienie poznawania i dociekania swojej przeszłości jest dla muzeum bardzo cenne, dlatego nasze muzeum zawsze będzie wpisywać się w takie działania, będzie w nich uczestniczyć, będzie im patronować. Tegoroczna edycja, pierwsza, jaka rozpoczyna ten cykl roweru do historii, jest poświęcona rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To bardzo dobrze, że młodzi ludzie w ten sposób chcą uczcić bohaterów. Korzystając z okazji, chciałbym też zaprosić do naszego muzeum Wigilię rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 31 lipca o godzinie 17 odbędzie się uroczysta akademia. Będzie można wysłuchać wykładów
pana Stanisława Szury, żołnierza Armii Krajowej, pana doktora Macieja Korbucia z Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie też można spotkać świadków historii, żołnierzy AK, będzie można z nimi porozmawiać, będzie można niejako tej historii dotknąć. Temu wydarzeniu będzie też towarzyszyć wystawa Dioram krakowskiego modelarza, które dedykowane są powstaniu. Kolejnego dnia, w rocznicę 1 sierpnia o godzinie 17:00 rozpoczynamy uroczystości mszą świętą w Bazylice Mariackiej, po której nastąpi przemarsz zgromadzonych na Plac Matejki, gdzie przy grobie nieznanego żołnierza będzie się uroczystość i ceremonia złożenia wieńców i kwiatów. 4 sierpnia z kolei w murach naszego muzeum odbędzie się sesja o charakterze popularno-naukowym organizowana przez środowiska piłsudczykowskie Krakowa oraz muzeum, poświęcona 75. rocznicy usypania kopca Józefa Piłsudskiego. Szczegóły zachęcam do ich poszukiwania na naszych stronach internetowych. Serdecznie zapraszam Was na kryterium szosowe, które odbędzie się 4 sierpnia z okazji 68. rocznicy Powstania Warszawskiego. Kryterium rozpocznie cykl imprez rowerowo-historycznych. Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie za pomocą sportu, roweru dokładnie. Edukacja poprzez sport. Edukacja też poprzez sport. Ścigali się, wyciskali z siebie pot, tak jak kilkadziesiąt lat temu nasi rodacy wyciskali z siebie pot, krew, łzy i ginęli za tą ziemię. Warto kształtować naszą tożsamość narodową i naszą świadomość tego, kim jesteśmy. Z kolei w imieniu rówieńców Torów chciałabym zaprosić wszystkie kobiety. Informacje znajdziecie na Facebooku, DS Pigeon. Do zobaczenia 4 sierpnia.